Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam, jak możecie w naszym klubie zmienić stroje naszych zawodników, bądź je kupić. Także zapraszam do oglądania. Zatem pierwszą rzeczą, którą będziemy musieli zrobić, jest po prostu wejście w nasz klub, inaczej mówiąc stadion, który mamy tu w tej opcji u góry. Wybieramy sobie stadion. Wybieramy sobie klub i szukamy sobie stroi. Mamy stroje. Wybieramy sobie stroje. Jak widzicie, mi się nie wczytały po prostu ikonki, ale mamy tu stroje do wyboru, które możemy sobie ubrać do naszego klubu. Wybierzmy sobie jakiś fajny strój. Co my tu mamy? Chelsea, FC, niemieckie, gołtów, ustawimy sobie najlepszego klubu na świecie, czyli Real Madrid, stroje. No i to jest chyba tyle, jeśli chodzi o zmiany stroi. Możemy sobie oczywiście różnie zmieniać. Teraz sobie wybierzemy strój JD, tak zwanego Disa. Wybieramy sobie Enter. Wychodzimy. Jak widzicie, mamy wszystko zapisane w naszym klubie. Aktualnie panują te stroje, które ustawiliśmy. A w co w przypadku chcemy kupić strój? To jest bardzo proste. Wchodzimy w transfery. Wchodzimy w szukaj na rynku. U góry szukamy stadion. Wybieramy sobie strój. Dajemy szukaj. I takim sposobem jesteśmy w stanie łatwo znaleźć stroje do kupienia. Także dziękuję za oglądanie, zapraszam do następnych poradników, cześć!